nowy team, to jest drużyna z charakterem. Ile razy ja to mówiłem w czasie wywiadów? Proszę Państwa, dzisiaj to było widać. Inne drużyny bez swoich liderek tracą na znaczeniu, prawda? Drużyna dzisiejszego przeciwnika, Shaoyeni, no to jest inna drużyna, a my nie mając naszej Haning, mieliśmy ją de facto, bo my cały czas jesteśmy z nią w kontakcie, też jej dedykujemy to zwycięstwo, bo przecież ona odniosła tak ciężką kontuzję i bardzo ciężko walczy o powrót. Natomiast no, jestem naprawdę szczęśliwy, bo czasami wygrywa się mecze zaplanowane, tak jak w tamtym sezonie, 10 spotkań po 3-0, prawda? A tu w momencie, kiedy Hania nam wypadła, wydawało się, że przejście każdej rundy to jest niesamowite wyzwanie. No a my wygraliśmy te rozgrywki. Jesteśmy po raz czwarty najlepszą drużyną Europy i po raz trzeci z rzędu. Myślę, że to też jest swoisty rekord. Ale to jest wielka zasługa dziewczyn, naszych przyjaciół, publiczności, która nam dzisiaj świetnie pomagała. Decydowały niuanse. 5-5, prawda, w tym pojedynku Elizabeth Samary. Naprawdę publiczność nam pomogła i to był wiatr w plecy. I przede wszystkim cieszę się, że tak licznie dzisiaj nam ci kibice zawitali do naszej hali i cieszymy się wspólnie. No, powiem tak, no nie każda drużyna ma możliwość świętować po raz czwarty tytuł najlepszej drużyny Europy. Tak. Ważny, bardzo ważny punkt. W Macao, w którym byliśmy jeszcze niedawno, odniosła kontuzję. Ona kreczowała w grze z Hayatą i my walczyliśmy o jej powrót w ogóle do stołu. I dlatego wielkie brawa, że mimo bardzo trudnego dla niej mentalnie pojedynku na wyjeździe, bo to ona była po 4 dniach rehabilitacji, a bez treningu, no przegrała tam grę nomen omen z Marią Migot. Natomiast tutaj była bardzo zdeterminowana. Marię Migot bardzo dobry pojedynek rozegrała. To było bardzo trudne dla niej technicznie. Ten styl Marii nie odpowiadał, ale wygrała. Win is win, jak my to powiedzieliśmy sobie z Hanią. Zwyciężyliśmy. 3-2, 3-1. Nie było złotego seta, nie było do końca tej nerwówki, prawda, jak w dwumeczu z drużyną z Sardynii. No cóż powiem, no świetnie, 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 ale to jest team, przyjaciele, sponsorzy, partnerzy, kibice, to wszystko razem i bardzo dużo osób w Tarnobrzegu, które przez te moje 37 lat wiem, że trafiło na salę do tenisa stołowego. Przypomnę, my jesteśmy patronem i inicjatorem dwóch klas sportowych w Szkole Podstawowej nr 10. Prowadzimy codzienne zajęcia tutaj w Mosirze, grupa zaawansowana, grupa ogólnie dostępna dla dzieciaków. Jest przecież też wielu kibiców starszych, młodzież, dorośli. To cieszy. Cieszy ta inicjatywa Hol w Mosirze, który jest wypełniony od rana do wieczora. No same dobre rzeczy. No dzisiaj, no powiem tak, no to jest jasne, że ja się bardzo cieszę i ten tytuł został wywalczony wyjątkowo w trudnych warunkach ten tytuł, powiem tak, z tych wszystkich on smakuje na poziomie pierwszego w Zagrzebiu, prawda? Bo drugi, trzeci to trochę wyglądało lepiej i pewniej, a tutaj no, wyrwaliśmy to zwycięstwo we Francji, no i dzisiaj dokończyliśmy dzieła. Ja uwierzyłem troszkę wcześniej, po fantastycznym meczu w Lińcu. Po prostu jak zobaczyłem tą drużynę, która tak pięknie się zbudowała po dramatycznych meczach z drużyną z Sardynii, naprawdę wierzyłem, że my, nie byłem pewny, ale wierzyłem, że to jest możliwe. Przed tymi meczami, przed wejściem do fazy pucharowej wydało się to niemożliwe. Dojść tak daleko, no mówię o zwycięstwie w tych rozgrywkach. No a my runda po rundzie, mecz po meczu, w bardzo trudnych, zdeterminowanych warunkach, ale szliśmy do przodu, prawda? A dzisiaj dokończyliśmy dzieła. I po tym spektaklu, bo to był spektakl, to niektóre zagrania, sety to były na naprawdę światowym poziomie, bo i tu były światowe zawodniczki. Yang Xiaoxin to jest czołową zawodniczką świata, Shaoyeni jest 60 bodajże na liście światowej, ale ona nie gra tak często w turniejach, natomiast ma wielki potencjał. Fu Yu, która kapitalnie zagrała w meczu we Francji, zrobiła 2 punkty, otworzyła nam tą dobrą sytuację w meczu rewanżowym. No i Elizabeth Samara, pani ją dobrze określiła. Eliza, jak ma dzień, to walczy o każdą piłkę, no ale jak to w sporcie, no zdarzają się jej mecze, że
że i ja mam podniesione ciśnienie, ale co zrobić, to jest jej natura. Ale sama pani widziała, jak ona pięknie gra za Tarnowską, nie tylko ona, no cała drużyna, wielka rola Kingi Stefańskiej. Przecież my po powrocie z Francji przepracowaliśmy te gry, które tam przegraliśmy, te dwie, prawda? I te dwie dzisiaj zostały wygrane i to nie był przypadek. Powiem tak, no proszę Państwa, no, zmienia się drużynę, która jest najlepsza w Europie, bez swojej najlepszej zawodniczki. O, te zawodniczki chcą tu grać. Ja już wielokrotnie mówiłem, że czynnik finansowy nie jest decydujący. Te zawodniczki mogłyby grać w wielu bogatszych klubach Europy, a one chcą grać, bo nawet to wejście na podium, prawda, grupowe, to jest team, prawdziwy team. Nie wszyscy to w sporcie są w stanie zrozumieć, ale my dotarliśmy się, rozumiemy się, pomagamy sobie, no zresztą ta ławka żyje, prawda, to nie są indywidualności, która każda gra i przyjeżdża po pieniądze. Tak jak Hanning, odpowiadając jednemu z dziennikarzy z przeglądu sportowego, który 10 razy ją pytał, dlaczego ona nie gra w bogatej lidze niemieckiej. Ona mówi, pan nie rozumie, że pieniądze to nie wszystko. Po prostu w Tarnobrzegu mam wspaniałe warunki, wspaniałych kibiców, wspaniałe koleżanki i jako takiego trenera.